Dzień dobry. Zaczynamy kurs pod hasłem Zorganizowana niecodziennie. Jestem ciekawa, która część tego całego hasła, tego naszego tytułu najbardziej Cię zaciekawia, czy najbardziej może interesuje. Pewnie ta zorganizowana w jakiś sposób, tak? Bo kurs dotyczy organizacji i planowania, ale też ten podtytuł, to określenie niecodziennie, przyznam, że troszkę mi zajęło czasu, żeby je jakby dojść do tego, że ono będzie dopasowało, ale chciałam, żeby to wybrzmiało, żeby też było dla nas takim pytaniem, bo kwestia organizacji, tego, że chcemy być dobrze zorganizowane, czy lepiej zorganizowane, myślę, że jest pewnym faktem. To też pokazuje, jak wiele różnych dzisiaj mamy ofert dotyczących planowania, dotyczących organizacji i różnych narzędzi, i różnych kursów, właśnie warsztatów, webinarów, bo my tego szukamy i to jest coś, z czym każdy z nas też, ale kurs jest dla kobiet, więc każda z nas też ten temat zna, też jak w jakiś sposób organizuje się, nawet jeśli tego tak nie nazywa, prawda? Nawet jeśli twierdzi, że jest niezorganizowana, to i tak jakoś się organizuje, więc to jest temat, który jest bardzo dzisiaj ważny. I teraz to hasło niecodziennie. Dlaczego ono się tutaj pojawia? To jest pytanie też do Ciebie. I też będę do tego zachęcać, żebyś sobie to hasło przez chwilę rozważyła. Żebyś pomyślała, co w nim Cię najbardziej ciekawi. Co może Cię inspiruje. A może właśnie jakieś pytanie się pojawia. Dlaczego? Dlaczego niecodziennie? No bo właśnie, czy mamy się organizować codziennie, czy nie codziennie? Czyli, że tak, nie trzeba codziennie. Czy jest to zachęta do tego, żeby nie przesadzić z tym planowaniem, z tym organizowaniem, bo nie trzeba tak właśnie codziennie, tylko można co jakiś czas. To, myślę, po trochu będzie gdzieś tam wybrzmiewać i może być ważne, szczególnie dla tych z nas, które mierzą się z takimi wyobrażeniami, ideałami, że to planowanie musi być bardzo doskonałe, i szukamy pewnej perfekcji w tym, a też w dobrej organizacji nie o to chodzi. W ogóle w dobrym życiu też nie o to chodzi. Więc to jest też pytanie, czy musimy tak codziennie, czy musimy mieć wszystko zaplanowane, każdą dziedzinę życia, prawda? W każdym czasie? To jest ważne pytanie i ono będzie się gdzieś tam pojawiać też w trakcie tych tematów, które będę omawiać. Natomiast też są inne znaczenia, prawda? Bo zorganizowana codziennie, jednak nie codziennie, ale codziennie, to znaczy, że zorganizowana w swojej codzienności, zorganizowana w swoim życiu, podkreślmy to, prawda? I dlatego myślę, że organizacja i planowanie jest o tyle ważne, żeby się jego nauczyć właśnie w swoim życiu, po swojemu to robić, czerpiąc oczywiście ze wskazówek, z doświadczenia innych, bo ono jest cenne, bo ono jest też pomocą, ale jednocześnie mając tę świadomość, że nie zawsze to, co działa u kogoś, będzie działało u mnie. Prawda? I dlatego wszystkie poradniki, które znajdziemy, no, mogą w jakiejś części nam pomóc, ale nie zupełnie. Dlatego ja uważam, że jednak trzeba włożyć trochę właśnie w ten kurs, czy w ten temat, nawet jeśli nie robimy tego kursu, ale robimy, znaczy jak jesteście, to robicie kurs, ale prawda, że trzeba przejść pewną drogę, żeby odkryć to swoje zorganizowanie, jak ono ma wyglądać. Co więcej, to też będzie wybrzmiewać, na różnych etapach życia ono może, albo nawet musi wyglądać różnie. I to jest też bardzo ważne, że jest potrzeba, żebyśmy były w jakimś stopniu elastyczne, świadome, uważne, co nam służy, co nie, co wymaga przeorganizowania. I dlatego nie ma raczej takiej możliwości, żebyśmy sobie ustaliły jeden stały model organizacji różnych przestrzeni czy odcinków czasowych. Także temat jest ogromny. Ja będę zachęcała i już na wstępie do tego zachęcam, żebyś tak świadomie też weszła w siebie, żeby ten kurs, który dotyczy jakiejś takiej przestrzeni w życiu, różnych przestrzeni, czy to będzie przestrzeń formacji, czy naszej właśnie codzienności, pracy, tego, jak ją zorganizować, jak zorganizować odpoczynek, też o tym będziemy mówić, jak zorganizować posiłki, to jest temat, który jest bardzo praktyczny i ważny, ale jednocześnie jest to zaproszenie w tym kursie naszym, żeby się przyglądać sobie, swoim potrzebom, swoim możliwościom,
Także będzie to, myślę, taki temat też znacznie głębszy. I jeśli chodzi o tą niecodzienność, to jeszcze jedno zdanie, bo pytanie jest takie, czy niecodziennie to znaczy, no właśnie, codziennie czy niecodziennie, czy właśnie uciekać od tej perfekcji, czy właśnie skupiać się na tej codzienności, regularności, dokładności, tak jak to codziennie jest, ale też ta niecodzienność. Niecodzienność, która oznacza po prostu coś pięknego, że coś jest niecodzienne, niezwykłe. I teraz to też jest pytanie, czy ja muszę być zorganizowana tak niecodziennie, prawda? Czy moja organizacja musi być w jakiś sposób wyjątkowa, żeby działała, żeby była moja, żeby była dobra i żeby była zgodna też z tym, czego Pan Bóg ode mnie pragnie. Tak więc to, ta niecodzienność to jest też pytanie, ale też taka zachęta, żebyśmy szukały takiej organizacji naszego życia, która będzie czymś pięknym. Chciałabym bardzo, żebyś w czasie tego kursu, zwłaszcza jeśli nie za bardzo lubisz planować, organizować, i wiem, że wiele kobiet właśnie jakby zaczyna gdzieś tam, w jakimś momencie życia, bardziej o tym myśleć, szukając na przykład kursów czy narzędzi. Z jakimś oporem często w sobie, że jednak coś tam jest we mnie takiego, że się tego trochę obawiam, że myślę, że nie umiem i tak dalej. No więc zwłaszcza jeśli jesteś gdzieś w takiej grupie, to mam nadzieję, że odkryjesz, że organizacja, planowanie może być czymś naprawdę pięknym, czymś fajnym, czymś dobrym i jednocześnie czymś bardzo miłym Panu Bogu. Także zaczynamy nasz kurs. Mam nadzieję, że będzie on dla Ciebie inspiracją, że będzie wsparciem. Ale pamiętaj, że aby on przynosił jakieś owoce, jakieś efekty, to też wymaga Twojego zaangażowania. Dlatego chciałam Cię bardzo zachęcić, żebyś się zaangażowała w ten kurs, który, tak jak powiedziałam, jest takim mini kursem, czyli on też nie jest taki długi. Mam nadzieję, że nie jest taki wyczerpujący, że będzie pełen inspiracji, żebyś zaczęła działać. Myślę, że działasz, że już każda z nas działa, ale żebyś zaczęła też działać z tymi treściami, też patrząc na to, co jest teraz najcenniejsze, najważniejsze i żebyś z tego korzystała. Dlatego dobrze jest, żeby te treści też przerabiać w jakichś małych odcinkach, żeby dać sobie czasę też na przerobienie ich w swoim życiu, też na zobaczenie, jak mogę to zorganizować u siebie. Temu mają służyć te wszystkie materiały dodatkowe, pytania, zadania. Także zachęcam do korzystania i bardzo się cieszę, że tutaj jesteś z nami.